serdecznie ponownie wszystkich Państwa i na YouTube, i tutaj zgromadzonych, i cieszę się, że możemy dzisiaj rozmawiać. Proszę Państwa, no dzisiejszy temat jest jak wybrać dobrego projektanta, jak w ogóle wybrać projektanta. Projektanta, proszę Państwa, się nie wybiera, projektantem się współpracuje, ale to za chwilę. W związku z tym, że ostatnio dostałem na maila pytanie, że zasada stosowania monety przy podjęciu decyzji, czy się budować, czy nie, została niezrozumiana. Oczywiście moja wina, jak Państwu wytłumaczyłem, wobec tego wytłumaczę. Zasada wyboru rzutu monetą polega na tym, że i tak macie Państwo już w głowie, już w wyobraźni podjętą decyzję, zostaje tylko sprawa utwierdzenia się w słuszności wyboru tej decyzji. Jeżeli Państwo macie już decyzję podjętą w głowie na tak, to znaczy, że wybieracie sobie orzeł i to jest budować się, reszta jest nie budować. Jeżeli Państwo podejmujecie decyzję w środku, w głowie, że chcecie się Państwo budować, ale macie jakiekolwiek obiekcje z tym związane, no to po prostu nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Rzut monetą, kiedy wyjdzie Państwu orzeł, jesteście Państwo zadowoleni, ponieważ już dokonaliście tej decyzji w głowie. Moneta jest potwierdzeniem Państwa decyzji. Natomiast jeżeli wyjdzie reszta i jesteście Państwo niezadowoleni, to tak, to też jest potwierdzenie tego, że Państwo dokonaliście takiej decyzji. Natomiast jeżeli macie duże obawy i uważacie, że nie dacie rady tej inwestycji i po prostu z różnych przyczyn nie chcecie się budować, taka decyzja już w głowie Wam zakiełkowała, w tym momencie już macie wybór jasny. Rzut monetą, jeżeli wyjdzie reszta, nie budować się, wtedy jesteście zadowoleni po prostu, bo wyszło według Waszej myśli. Tak, taka jest zasada rzutu monetą. Rzutą monetą, o której mówiłem w ostatnim odcinku, w ostatnim nagraniu, znaczy w ostatnim spotkaniu. Proszę Państwa, następna sprawa, którą chciałem jeszcze tutaj poruszyć, jest sprawa jakości nagrania. Jest to początek, nie wiem jak to wychodzi. Prawdopodobnie nie jest to zbyt profesjonalne. Niemniej jednak, ja wiem, że jest ważna treść i ważna jest forma. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, no skupiam się póki co na treści, ale widzę, że jest sporo wejść, mam sygnały i tutaj ludzi, którzy przychodzą, słuchają, jest odbiór jest w miarę pozytywny wobec tego. Uważam, że na razie staniemy przy tej formie nagrań i przy tej formie spotkań. Ważna jest dla mnie treść. Forma też jest ważna, natomiast bardzo ważna jest dla mnie treść przekazywanych informacji, ponieważ z tego Państwo macie największą korzyść, po prostu macie kasę w kieszeni. Każda rada, którą tutaj Państwu wygłoszę, udzielę, każda gadka, jeżeli Państwo zastosujecie się do tych rad tutaj usłyszanych w praktyce, w czasie realizacji, macie kasę w kieszeni. To się przekłada na kasę, ponieważ błąd w sztuce budowlanej jest kosztowny. Każdy błąd w sztuce budowlanej będzie Państwa bardzo dużo kosztował. Będziemy rozmawiać na ten temat w czasie następnych spotkań naszych. Proszę Państwa, dlaczego? Może Wam się wydawać, że się ślizgam się po temacie. Nie, nie ślizgam się po temacie. Proszę Państwa, jadę w myśl metody od ogółu do szczegółu. Zgodnie z tym, co kiedyś w wojsku zapytano jednego szeregowy, powiedzcie wy mi, z czego składa się dzina bojowa. I szeregowy Kowalski miał na to pytanie powiedzieć, że powiedział bardzo dowódcy egzaminatorowi, bardzo prosto i na temat. Dzida bojowa składa się z przedzidzia dzidy bojowej, śródzidzia dzidy bojowej i zadzidzia dzidy bojowej. I dalej, przedzidzie dzidy bojowej składa się z przedzidzia dzidy bojowej, śródzidzia dzidy bojowej i zadzidzia przedzidzia dzidy bojowej. Przedzidzia dzidy bojowej składa się z przedzidzia dzidy bojowej, śródzidzia przedzidzia dzidy bojowej i zadzidzia przedzidzia dzidy bojowej. Proszę Państwa, można to opisywać przez następne 60 albo więcej lat. Także jest to oczywiście żart, ale mądry, ponieważ uważam, że trzeba od ogółu do szczegółu. Dlatego podaję Państwu teraz pierwsze nagrania, pierwsze nasze spotkania są to spotkania ogólne.
przybliżające Państwu te zasady, pewne terminy, pewne sprawy, które związane są z budownictwem, w ogóle z inwestycją. Chcę Was po prostu, chcę Państwa wprowadzić ogólnie, potem na podstawie pytań, na podstawie tematów, które będą wypływać, będę Państwu dokładnie i obrazowo przedstawiał każdy temat. Jeżeli Państwo będziecie sobie życzyć, to będzie widać i po spotkaniach, i po zainteresowaniu. Proszę Państwa, wracając do naszego dzisiejszego spotkania. Jak wybrać projektanta? Proszę Państwa, projektanta wybiera się najlepiej z polecenia. Jeżeli ktoś miał, budował się i był zmuszony, a większość jest zmuszony wykonać projekt, to musiał sobie wybrać biuro projektowe. Ja skupię się na swoim biurze projektowym, bo jak wiadomo, mam swoje i nie chodzę do innych biur projektowych, ani nie zaglądam nikomu, jak to mówią, w garnek, co on gotuje. Powiem Państwu, jak wygląda u mnie proces projektu. Jak zaczynamy z klientem, jak przychodzimy, jak kończymy. Jeżeli Państwu da to jakiś pogląd ogólny, będzie mi bardzo miło. No, niemniej jednak zaczynamy. Proszę Państwa, pierwsze nasze spotkanie zazwyczaj wygląda w ten sposób, że klient do mnie dzwoni i mówi, co chce. Niekiedy jest tak, że chce znać cenę. Oczywiście o tym nie rozmawiamy, każdy temat jest traktowany indywidualnie. Ja muszę klienta widzieć, ja muszę z klientem porozmawiać, ja muszę dużo się zdarza, że klientowi doradzam po prostu bezinteresownie. Za wizytę nie płaci nic. Umawiamy się na spotkanie, klient przychodzi, proszę go, jeżeli ma jakieś mapki albo jakieś inne materiały, jakąś koncepcję, zazwyczaj jak ma już koncepcję ustaloną, co on chce w przypadku budynków jednorodzinnych, o tym się cały czas, tak przypominam, o tym mówimy, o tym będzie skupiany. Przychodzi klient, wybiera sobie, ma już koncepcję i ustalamy sobie z klientem, co on chce i wszystkie inne konkretne szczegóły, w sensie kiedy i za ile. Proszę Państwa, zasada numer jeden. Projektu się nie wybiera, projekt się rozpracowuje razem z klientem. Jeżeli Państwo zamówicie sobie projekt, możecie Państwo sobie zamówić jakimś biurze projektowym w Polsce projekt gotowy. Bardzo dobre projekty gotowe we wszystkich biurach projektowych wykonują projektanci. I tutaj nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Natomiast wszystkie projekty gotowe, które Państwo zamówicie, musi projektant adaptować do istniejących warunków. Zazwyczaj to jest projektant lokalny. Wracamy do meritum. Przychodzi klient, zamawia, mówi co chce, ustalamy, czy to ma być projekt gotowy, czy to projekt na indywidualne zlecenie. Zazwyczaj to się tak kończy, że klient chce gotowy, a potem i tak jest 150 tysięcy przeróbek. Pracujemy nad projektem razem z klientem. Nie ma czegoś takiego, jak on sobie zamawia, on nie ma do powiedzenia, a potem nic. Ma do powiedzenia. Proszę Państwa, etap projektowania jest pierwszym etapem po podjęciu decyzji o budowie. To jest jeden z ważniejszych tematów, najważniejsza sprawa, która, tak jak dla budynku jest fundament najważniejszy, tak samo, bo jest posadowienie na gruncie, wszystkie inne rzeczy związane technicznie z posadowieniem budynku, tak jak dla inwestycji. Wybór projektanta, wybór projektu jest rzeczą najważniejszą. Proszę Państwa, jeżeli wybierzecie sobie Państwo projekt i nie trafnie wybierzecie i pójdziecie do projektanta, który, no przepraszam, że tak powiem, ale wciśnie Wam projekt, to jesteście w domu. Do końca życia będziecie przyklinać chwilę, kiedy zaczęliście się budować, bo pamiętajcie Państwo, że najgorzej uwierają w życiu najmniej ważne szczegóły, które wydają się na początku. O tym będziemy rozmawiać w późniejszych terminach. Ja Państwu powiem, co jest najważniejsze rzeczy, na co zwracać uwagę. Niemniej jednak teraz rozmawiamy o wyborze projektanta. Po wstępnych uzgodnieniach z klientem umawiamy się na działce. Na działce oceniamy, jak usytuować budynek. Zazwyczaj już mam mapę, jakąkolwiek mapę, ale w miarę aktualną jest to opiniodawcza mapka, zgodę ze starostwa. Patrzę, czy nie ma nic tam pod podziemie, czy nie idzie jakieś uzbrojenie, czy nie idzie linia energetyczna średniego napięcia, wysokiego napięcia, bo to są obostrzenia. Czy nie ma spraw związanych innych, które nam powodują, uniemożliwiają usytuowanie, będę w następnym wykładzie mówił Państwu, jak wybieramy działy. Dzisiaj jest projektant. Proszę Państwa, i to ustalamy z klientem.
klientowi trzeba poświęcić tyle czasu, ile tego czasu trzeba. To jest czyjaś nadzieja, to jest czyjaś radość, ten budynek, który będzie postawiony. To nie może tak być, że przychodzi klient i mówi, że on chce taki projekt i projektant go mówi, dobra, ja on zrobi, a klient już nie ma nic do powiedzenia. Proszę Państwa, to jest błąd. Klient powinien współpracować z projektantem. Od początku do końca. Jak poznać dobrego projektanta? Proszę Państwa, dobrego projektanta poznacie Państwo po tym, jak on do Was będzie się, jak się będzie do Was odnosił. Jeżeli będzie się odnosił przyjaźnie, jeżeli będzie ustępliwy w pewnych sugestiach, oczywiście. W mądrych sugestiach, nie to, żeby będziecie Państwo co drugi dzień zmieniać koncepcję i w końcu go to szlak trafi i on po prostu odpuści, bo każdy ma pracę i chce to wykonywać. Niemniej jednak, jeżeli będą jakieś przeróbki, jeżeli będą jakieś zmiany w miarę sensowne, dobry projektant to zrozumie i zrobi. Praca do swojego przypadku. I ustalamy, jak ten projekt ma wyglądać, jak on ma stać na budynku, na działce, przepraszam, sytuowany na działce. I pierwszy etap mamy z głowy. Bierzemy się za wykonanie koncepcji projektu. Koncepcja projektu jest ogólna. Wtedy, jeżeli jest wykonana koncepcja, prosimy klienta o konsultację. Klient przyjeżdża, pracujemy nad koncepcją. A może to przesuniemy tu, a może to przesuniemy, a może ściana taka, a może owaka, albo jeszcze inna. Tutaj nadmienię, że nie wszystko możemy wszędzie wybudować. Są warunki techniczne, warunki zagospodarowania, które wydaje gmina. Jest plan przestrzenny, który jest opracowany przez gminę lub przez Urząd Miasta. Ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać w czasie omawiania działki. W każdym razie tylko informuję, że są ograniczenia dość spore i tu trzeba też wziąć to pod uwagę. Dobry projektant Państwu powie, jak to zrobić, jak z tego wyjść i w ogóle. Jeżeli mamy uzgodnioną koncepcję, robimy wstępną fazę projektu, prosimy, zazwyczaj jest to wykonany parter, wykonane poddasze, rzuty, wykonane elewacje bez konstrukcji, bez szczegółów. Jeszcze raz prosimy klienta o konsultację. Klient przyjeżdża, ma wszystko wyjaśnione, jeżeli nie ma jakiejkolwiek obiekcje, czy ma inne zdanie, on nam to mówi, mi to mówi, czy moim ludziom, którzy u nas pracują razem ze mną. Więc dopracowujemy aż do skutku projekt. Projekt jest dopracowany, mapki są zamówione, wykonuje mapki do celów projektowych. Wówczas składamy projekt, prosimy klienta o jeszcze raz o wizytę. Klient przyjeżdża do nas, podpisuje niezbędne dokumenty i składamy wniosek o pozwolenie na budowę.